Hej, to kolejny odcinek serii z naszą wizualizacją. Zrobimy sobie dzisiaj trawę i to w banalnie prosty sposób, bez przykładania uwagi do detalu, a będzie wyglądała ona dobrze. Zobaczcie, tutaj z prawej mam nasz kadr. Mamy tutaj kawałek terenu, gdzie będzie kostka brukowa, ale jest także ten wolny odcinek i to on chciałbym, żeby był zagospodarowany tą całą trawą. No to dodajmy sobie plane'a. Shift A i dodajemy plane. Ten plane będzie pokryty trawą zrobioną, wysianą przez system cząsteczek. Więc moglibyśmy skorzystać z malowania i zaznaczyć, gdzie tego będzie więcej, a gdzie mniej. Ale ogólnie rzecz biorąc, cały ten plane będzie blisko kamery. I nie chciałbym, aby był poza kamerą, ponieważ to spowoduje, że tylko będziemy mieli więcej cząsteczek na ekranie, a one niestety są dosyć obciążające dla komputera. Więc naprawdę będziemy robili tego plane'a tak, aby znajdował się tylko w polu widzenia kamery. Jak widzisz, ja sobie tak dosuwam go, żeby był odrobinkę większym obszarem niż kamera, ale bez przesady. I jeszcze kolejny róg. Ok, gotowe. Tutaj on jakoś sobie nachodzi na tę kostkę brukową. Według mnie to nie jest problem, bo tak ją będzie przysłaniał. Natomiast możemy starać się uważać w tym miejscu, bo możliwe, że ta trawa będzie przechodziła przez te żebra. Ale też może się okazać, że to warte zignorowania, bo i tak będzie to przesłonięte przez trawę z przodu. Ok, to skoro mamy już naszą bazę trawnika, nazwijmy sobie to trawnik ziemia na przykład, to przydałoby się zrobić także mesh, który tą trawą będzie. On będzie naprawdę straszliwie prosty, zaraz zobaczycie. Dodam sobie plane'a i przesunę go gdzieś tutaj na bok, żeby sobie swobodnie pomodelować. Przejdę w Edit Mode. Przeskaluję go w dół, bo trawa jest niewielka. I obrócę go do pionu. I teraz tak. Kiedy robisz to po raz pierwszy, możesz pomyśleć, że dobrze byłoby, żeby ta trawa wyglądała jak trawa, żeby była dobrze zrobiona. Ale później się okazuje, że wystarczy poekstrudować to takie krzywe zielsko parę razy, pobracać. Naprawdę, uwierz mi, lepiej jest spróbować i coś porobić i dopiero później już myśleć o tym, czy to w ogóle jakkolwiek wygląda. Możesz spróbować z boku wstawić kamerę najwyżej, żeby to miało taki kształt lekko zakrzywiony. Ja to sobie jeszcze... O matko, strasznie się rozciągnęło. Co tu się stało? No tak, ja mam złą orientację kursora. Teraz mamy ustawione jako default i wszystko się będzie przekształcało jak powinno. Jest ok w sumie. To idzie w tę stronę po prostu. Zduplikuję to sobie, obrócę jakoś. Przesuniemy. Bo widzisz, bardzo dobrze jest, kiedy trawa faktycznie posiada źdźbła, z których odchodzą liście. I to jest super. Zwłaszcza jeśli masz jakieś zbliżenia. Później by się okazało, że my dłużej siedzieliśmy nad trawą, niż robiliśmy nasz model, a my chcemy osiągnąć nasz efekt. Nie będziemy robili też jakiegoś wielkiego zbliżenia. Zobacz. Faktycznie ta trawa będzie bliska w kadrze, ale ona będzie malutkim kawałkiem, tak ledwo tam widocznym. A zresztą, czy to się dobrze pokrywa? Nie, dobrze się pokrywa. Zduplikuję sobie tego edge'a, żeby nie robić nowego plane'a i go potem nie skalować. I tak to sobie robimy. Za chwilę być może nawet
przyspieszę odrobinę nagranie, ale to taka kwestia względna, bo faktycznie robię coś mocno powtarzalnego, ale później ktoś mógłby powiedzieć, że coś przegapił, że nie wie co dalej. Coś było, będzie powtórzone masę razy, kilka tysięcy razy na tym planie, którego wcześniej zrobiliśmy. Więc fajnie mieć tutaj jednak troszkę różnych kształtów. Ależ to brzydko wygląda, co? Ja się tak śmiałem, że nie wiem, czy to już wspominałem, że jak zrobiłem te trawy przy prototypie, to była to najszybciej zrobiona trawa, jaką kiedykolwiek zrobiłem. I okazało się, że robi robotę, co mnie w sumie zaskoczyło, bo bardzo często korzystam z jakichś pluginów, na przykład Andrew Pricey zrobił kilka lat temu wtyczkę z zestawami ścipeł trawy, które można łatwo użyć, ale też jest taka wtyczka Grasswald się nazywa i ona jest nieco nowsza, też widziałem, że dość popularna. Się strasznie przecina, to ja to przesunę. Okej, to w zasadzie tyle z tego, co nam potrzeba. Jeszcze zrobię ostatnie źdźbło. Jeśli jest tutaj jakiś fan przyrody, to musi mi wybaczyć za to, jak to wygląda. Zrobienie tego w ten sposób, poza tym, że jest szybkie, ma też swoje plusy, bo kiedy taki model zostanie wysiany na przykład 7000 razy na naszej scenie, to jednak im ma on lżejszą geometrię, tym mniej będzie obciążał scenę, a to jest coś strasznego niestety. Dlatego też jeszcze nie robiliśmy drzew i pewnie jak je zrobimy, to zrobimy te drzewa, później je ukryjemy w naszym podglądzie, bo strasznie komputer zaczyna zamulać. Okej, to jest nasza trawa. Nazwę sobie trawa. Nie ma jej w kadrze, więc w żaden sposób jej nie ukrywam. Tylko przeniosę się do wcześniej zrobionego trawnika i dodamy mu w tej zakładce system cząsteczek. O tym plusikiem. Po pierwsze, mamy tutaj dwie opcje. Emiter oraz włosy. Emiter to coś wygodnego, na przykład kiedy robicie iskry, ponieważ są emitowane. A my chcemy mieć włosy. I jak już nam się wyświetliły te linie, te włosy, to chcielibyśmy je zamienić na naszą trawę. Więc musimy wejść w zakładkę render. I tutaj możemy zmienić, co jest renderowane. Chwilowo jest to ścieżka, a my chcemy obiekt. Jak już go sobie wybierzemy, to dopiero teraz nabierze to wszystko sensu, ponieważ wybierzemy trawę. I ta trawa jest czasami nie za dobrze zorientowana, więc możemy się bawić jakimiś parametrami tu, a możemy też po prostu obrócić ją. Tylko że należy to zrobić w Edit Mode. Okej, czy zrobiliśmy to do góry nogami, czy nie? Ja to ogółem bym ją jeszcze podniósł nieco. W której osi? W tej osi. Świetnie. Dobra. Poza tym jest to trochę za duże moim zdaniem. Więc należy przeskalować. To nie w tę stronę, a w tę. Na ten moment załóżmy, że taka skala jest w porządku. Później jeszcze być może zmienimy zdanie. I chcemy pójść dalej z naszymi ustawieniami. Ustaliliśmy pewną skalę, ale te wszystkie źdźbła trawy są identyczne. Dlatego przyda nam się randomizacja tego rozmiaru.
Tutaj ten scale randomness suwak ustali stopień, w jakim ona się potrafi, ta skala, wahać. I praktycznie jesteśmy już załatwieni z tematem. Tylko mamy 1000 źbeł. To jest trochę za mało. Ja ustawię sobie na teraz 5000. I zobaczę dopiero w renderze, czy to jest właściwa liczba. Bo coś mi podpowiada, że się wyświetla ich mniej. A, aha, viewport display wyświetla, że to jest 100%. To być może zwiększymy tę liczbę. Od razu już wyjaśnię, co tutaj jest dla nas ważnego. W tym viewport display ważny jest dla nas amount. Jeśli twój komputer zaczyna wolno chodzić przy tej ilości cząsteczek, to warto zmienić liczbę na przykład na 10%. Wtedy będzie się wyświetlało 10% faktycznej ilości cząsteczek w scenie, a render to już będzie osobna sprawa. Tylko trzeba pamiętać, że często to, co jest w renderze w podglądzie, to nie jest to, co jest w renderze faktycznym. Więc możemy sobie taki render zrobić, tylko jeszcze trzeba podjaśnić światło w scenie. O. I możemy kliknąć F12. Ja wcześniej kliknąłem Ctrl B, więc tylko ta część się wyrenderowała. To jest za jasne, ale już widzimy, że jest tych cząsteczek za mało. A ja dodam trawie jakiś materiał. Póki co po prostu taki zielony, żeby się lepiej odcinała na tle. I zwiększymy liczbę tych cząsteczek. A, i jeszcze jedno musimy sprawdzić. Czy one nie emitują się w czasie? Nie. Powinno być wszystko w porządku. No to zwiększmy sobie liczbę. Załóżmy, że to będzie 10 tysięcy. Teraz jest całkiem w porządku. Wracając do tego, co wcześniej kliknęliśmy, mamy tutaj jeszcze show emitter włączone. Jeśli to wyłączymy, to pozbędziemy się tego trawnika. My go chcemy, bo dodamy mu jakiś ciemny materiał później, żeby mieć ziemię. A ja sobie jeszcze bardziej zwiększę liczbę widocznych źbeł do 20 tysięcy. A, i musimy dać F12, żeby zobaczyć efekt. To już jest tak całkiem. Moglibyśmy tu jeszcze dodać teksturę, która będzie użyta przy emisji. Ja sobie z kolei w tej chwili odpuszczę, nie zależy mi na tym, ale faktycznie to zwiększa pewien realizm. Niech w tej chwili będzie to te 26 tysięcy. U was liczba oczywiście się będzie różnić. I potrzebujemy jeszcze materiał dla trawy. Więc zaznaczyłem już trawę. Materiał mamy dodany, tylko nie nazwany. Trawa. Tylko z małej litery. I przechodzimy w zakładkę shading. Materiał będzie bardzo prosty. Po pierwsze, pozbędziemy się tego principled BSDF. Po drugie, mamy nadal włączonego Node Wranglera, tak jak wcześniej. I po trzecie, chcemy mieć jakiś kolor, więc dodajemy sobie Node'a RGB. Tym kolorem będzie zielony, a dokładniej ciemnozielony. Możemy sobie tutaj podjechać kamerą, żeby widzieć trawę z bliska. I jak klikniemy Ctrl Shift i zaznaczymy Node'a, to będziemy mieli podgląd z wyjścia z tego Node'a na naszym modelu. Może nawet podjedziemy po prostu do tego, który jest tu. Każde źdźbło jest póki co takie samo, więc chcielibyśmy wprowadzić pewną wariację. Dlatego się przydaje Node Hue. Ale Hue samo w sobie tylko modyfikuje kolor.
Możesz zmienić te wartości i na przykład uzyskać, no nie wiem, fioletowy. Jaki tam kolor w zasadzie chcesz. Żeby mieć losowość, potrzebujesz wprowadzić jakąś liczbę losową. Żeby to zrobić, wystarczy nam node object info i wyjście random, czyli właśnie liczba losowa. Później możemy sobie tam robić jakąś matematykę, cokolwiek tam chcemy. Możemy sobie dodać na przykład mathNode. A, i od razu podepnę ten random. Zobaczymy, czy coś już się teraz pokaże. Widzisz? To jest póki co wartość od 0 do 1, czyli od bieli do czerni. Choć podałem kolejność odwrotną. 0 jest odpowiednikiem czerni, 1 bieli. I jest jakoś sobie tu przypisane. My możemy się tą matmą troszkę czasami bawić, dodać sobie na przykład mnożenie, czyli tego noda math ustawionego jako multiply. Po co nam to jest? Po to, że jeśli mnożymy to przez drugą liczbę, to możemy kontrolować. Na przykład jeśli pomnożę to przez bardzo małą liczbę, to się zbliży do zera. A jeśli przez dużą, to do bieli. To nie wiem, ustawmy sobie na 0,4. Ale gdybyśmy tak kombinowali, możemy podciągnąć górny limit lub dolny na przykład do takiej wartości, którą osiągniemy, po prostu coś dodając. Jeśli ja dodam na przykład 0,1, to nigdy nie będę miał liczby niższej niż 0,1, prawda? Więc ja na przykład dodam 0,3 albo 0,2, żeby nie przesadzić i było to jednak w miarę jednolite. Teraz mogę to podpiąć jako właśnie HUE. I tu już w podglądzie widzę, że mam pewną wariację. I mógłbym sobie na przykład zmienić jeszcze saturację tego. I jeśli nie podoba mi się to, że tu jest czerwony, to właśnie o, dodam tutaj value na 0,3 zamiast 0,2. I już mam faktycznie zieloną trawę. I ten kolor wcinamy, pinamy do noda o nazwie HairShader. HairBSDF się znaczy. Och, nie mam HairBSDF. Okazało się, że zapomniałem zmienić silnik renderowania, który mamy wybrany w tej zakładce tu, z ikoną kamery. I był on ustawiony jako Eevee, a powinniśmy wybrać Cycles. Kiedy to zrobimy, możemy faktycznie wybrać HairBSDF Shader. Wygląda to teraz tak, ale my chcemy zmienić jego ustawienie na Transmission. I do tego będziemy chcieli go jakoś po naszemu zmiksować. Chcemy dodać w takim razie Mix Shader. Chcemy dodać Fresnela. Fresnel, może ja pokażę, jak wygląda Fresnel. Fresnel najlepiej byłoby podejrzeć na kuli, ale on odpowiada za odbicia światła, które znajdują się na krawędziach modelu. I on jest taką czarno-białą mapą, więc tam, gdzie będzie biel, tam możemy wpiąć jakieś odbicia, tam, gdzie czerń, tam zostanie materiał. Na to powinniśmy tak naprawdę zrobić osobny odcinek, ale to takie bardzo proste wyjaśnienie. Jeszcze tutaj dodamy sobie materiał Glossy. Ustawimy mu roughness, czyli szorstkość na nieco mniejszą niż domyślnie. I dodamy jeszcze jeden mix shader. I będzie to Translucent, czyli materiał, który przydał się nam w poprzednim odcinku. Niech będzie żółtawy, ponieważ chcielibyśmy, żeby trawa mogła być po prostu podświetlona. I ustawmy jego wpływ na taki właśnie niewielki. No i to jest w zasadzie nasza trawa. I teraz mogę wrócić do zakładki Layout i wcisnąć F12, żeby to wyrenderować.
to chwilkę zajmie. I widzimy już, że coś tam widać. O, kamera jest dosyć daleko. Tak czy siak, do naszego finalnego efektu dołoży to coś. Dołoży to zawsze coś, na czym możemy oko zawiesić i go urzeczywistnia, a tak nie widzimy dużo szczegółów. Chyba że skorzystamy z większej rozdzielczości, więc wydaje mi się, że ten strasznie brzydki kształt jest w porządku i teraz właśnie widzę, że obróciłem do góry nogami ten model. Zawróćmy go o 180 stopni. Teraz powinno być w porządku. No, to do zobaczenia w kolejnym odcinku.